Zadowoleni z wyniku nie jesteśmy, z naszej gry tak. W obronie gramy super zawody, tracimy w obronie pozycyjnej, myślę, z 12 bramek może, 26 łącznie, nawet 14 jest chyba kontr, co znaczy, że graliśmy źle w ataku gubiliśmy piłki, przez to nie zdążyliśmy się ustawić w obronie, Francuzi biegali kontrę i oni są strasznie brutalni w tej kontrze. No i tak można to powiedzieć, że to jest doświadczenie, że robimy 4 błędy pod rząd i taka fala błędów w pierwszej, potem taka identyczna w drugiej połowie nas dobija i to potem ciężko z takim zespołem, taki zespół gonić i jakby żeby ciężko ich zmusić do też takiej samej ilości błędów, żeby wyjść na remis z powrotem. Wiem, że gramy parę piłek gdzieś tam dookoła i gubimy. No mówię, sami te błędy w ataku nas dobiły. Naprawdę nie jestem teraz w stanie powiedzieć, które dokładnie, bo ja mam tego jakby, mówię, za dużo tych wszystkich emocji podczas meczu. Ale na pewno jutro mogę Ci więcej powiedzieć, jak przeanalizujemy ten mecz, to mogę Ci powiedzieć dokładnie, dlaczego przegraliśmy. No ale mówię, szkoda, bo te Francuzi dzisiaj byli do wzięcia, nie grali na swoim optimum i to mogliśmy wykorzystać. Myślę, że jeżeli zagramy na tym poziomie ze Słowenią, to powinniśmy ten mecz wygrać, tak? Ale pierw musimy zagrać na tym samym poziomie, jak graliśmy dzisiaj. Tak? Parę miesięcy temu zaczęliśmy analizę Słowenii, już mieliśmy jakieś spotkania wideo, gdzie analizowaliśmy po kolei przeciwników, już nawet z fazy grupowej. A teraz musimy tylko do tego wrócić, bo w ciągu 2 dni nie da się aż tak wszystkiego przygotować na ten mecz, ale już mamy trochę przygotowane, tylko musimy to odświeżyć i dodać parę elementów i będziemy gotowi.